Dzięki temu jeżowi poznałem życie jeży, ich biologię, zachowanie i choroby. Jeż Nohal został przeleczony przeciwnicieniem kapilariom. Spędził ze mną zimę, był młody późną jesienią i bardzo chudy. Nie miał szans na przetrwanie zimy. Przez zimę dorósł i zwiększył masę ciała dwukrotnie. Stał się silny. Bardzo lubi głaskanie. Przywracam go do środowiska, do którego jest idealnie przystosowany. To jest jego świat, świat tylko w którym może czuć się najlepiej. Przed wypuszczeniem zjadł kolację, w sensie jeżowym śniadanie, obfite, aż przestał jeść z własnej woli. Spryskałem go środkiem przeciw pchłom i kleszczom. Późnym wieczorem wypuściłem go w miejscu, gdzie nie ma samochodów, jest woda i mnóstwo terenu do poznawania. Będzie odkrywał prawdziwe jeżowe życie. Cieszę się, bo wiem, że to jest najlepsze życie, na jakie zasługuje i do jakiego został stworzony. Widząc go jak węszy i idzie w swój świat, jestem szczęśliwy.